ogólnie znajdujemy się właśnie na Rodos, ale też i w mieście Rodos. Plaża Rodos, wszystko tu teraz jest Rodos. Także wyspa Rodos, miasto Rodos, kasino Rodos. Kasino Rodos, free entrance, darmowe wejście do kasyna. No i od razu jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Rodos, miastem Rodos. Bardzo duże miasto, bardzo ładne miasto, bardzo ładne plaże, bardzo duże plaże. Coś, Dorka, byś chciała dodać? Że tu jest tak ładnie, znaczy no w szoku, po prostu jest ładnie, o. Nie byliśmy tutaj, ale jest ładnie. Właśnie. Prawda, to jest no, taki tak po sezonie, ile tu jest ludzi, czyli w no, sezonie tu musi być szałpał. W sezonie musi być szałpał, ale dokładnie. Ale jest ładnie, warto tu przyjechać na pewno. No. Woda, nie? Wodę tu jest. No. Piękne kolory wody, ale właśnie nie z tej strony, nie z tej strony na samym końcu wyspy, tylko tu jeszcze bardziej od Turcji. Od jeszcze wschodniej strony. No i tutaj przede wszystkim mnóstwo restauracyjek, tam w lewo, hotele bardzo duże, dużo skuterów i co? I jest gdzie pochodzić po prostu, tutaj by się nie nudziło, jest co zwiedzać, patrz, tam stoi taki duży statek, no tam już jest port, tam taki jeszcze też stoi taki ogromny statek. Takim jak pływaliśmy. Ty, tam by się sprzedało udać. Tylko idziemy jeszcze sobie tutaj zobaczyć od tej strony plażę. Ludzi full, poza sezonem, któryś tam październik, 3 października, a tutaj nie ma gdzie usiąść. Ja pierdzielę, już to czuję, to było w lipcu i w sierpniu. Jakie są te rowery, patrz, co wczoraj widzieli. A no. Są elektryczne czy co? Kurde, nie wiem, chyba nie. A nie, no tak, chyba tak, bo mają takie wielkie tutaj silniki z tyłu, tak jak ja mam. Chyba tak. O. Fajne zejście. Fajowo to wygląda, co? Idziemy zobaczyć statek. Tam są ciekawe schody. Ciekawe, czy oni będą skakać do wody? To, co można zauważyć, to, że port w Grecji jest bardzo podobny do portów na przykład we Włoszech. Port kilka, może z 10 km od lotniska, więc można spokojnie przylecieć na lotnisko i taksówką dojechać do portu. Ale będzie czadersko zaraz. Rakietą taką. Ja przyleciałem na Rodos, bo zaraz mam tutaj wykupiony bilet i cisnę w kolejny rejs. Co? No tutaj jest 7 pięter. No ale one jeszcze się trochę liczą tam w dół, wiesz chyba. No, także no ten jest na pewno dużo mniejszy od naszej grandiozy, którą my płynęliśmy. Ale i tak jest dość duży. Żartuję, że zaraz płynę, nie mamy biletów, ale jesteśmy w porcie w Grecji, na wyspie Rodos i właśnie stoją tutaj dwa statki, jeden tu i jeden później tam, drugi za nim.
No i tam mamy port, znaczy w ogóle jesteśmy w całym porcie na wyspie Rodos, na wyspie Rodos w Grecji. O, troszeczkę zaczęło wiać. I tutaj są takie mury, zamki. Zaraz tam idziemy więcej zwiedzać, ale jakby ktoś się zastanawiał, czy płynąć w stronę Grecji, na Rodos, do portu i zwiedzić sobie miasto Rodos, to zdecydowanie polecam. To zdecydowanie polecam, bo miasto Rodos na wyspie Rodos jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę, mnóstwo restauracyjek, mnóstwo takich miejsc, gdzie można napić się kawki i tak dalej, zobaczyć plażę tutaj za chwileczkę, dosłownie pół kilometra, 10 minut pieszo. W ogóle to idzie się wzdłuż morza i jest od razu duża plaża, bardzo fajna, bardzo dobrze zagospodarowana. I później idziemy tam dalej w stronę, dalej tam po prostu i też są plaże, także mega, mega. Na Rodos jest naprawdę bardzo fajnie, a tutaj jakaś taka mini plażka, jakaś taka prywatna. No, ale to nie mówię o takich plażach, mówię o takich z parasolkami, z leżakami, gdzie wzdłuż są restauracyjki, tak, także to wszystko dzieje się dosłownie 5 minut stąd. Od samego statku praktycznie. 5 minut drogi. Także polecam Rodos i duże statki. Dogram jeszcze tylko, że lotnisko od tego portu, czyli tutaj od statku, jest naprawdę bliziutko. Może z 10 km, około 10 km w tamtą stronę, taksówką można bez problemu podjechać na port. Jeśli ktoś by w ogóle startował z Grecji, to bardzo blisko jest lotnisko, taksówki śmigają cały czas, więc bez problemu można dostać się do portu i do statku. A u nas kawka i czekoladka na statku z pięknymi widokami. Piękna restauracyjka w porcie na statku. Wchodzimy, wychodzimy, ubikacje na prawo i właśnie wychodzimy już z restauracji, w której piliśmy kawkę z pięknym widokiem na piękny statek. W pięknym porcie. O, ale się rusza. Piękne, stare miasto Rodos. Duże mury, ładne palmy. Bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy, co tam w środku. Tylko musimy przejść przez ogromne mury. Można gdzieś tu przejść przez te wszystkie zasieki. Ale żeby dostać się tutaj do zamku, gdzie tutaj w tych dziurach są armatki, tam dalej, no to nie było łatwo kiedyś. Teraz z góry można rzucić bombę, ale kiedyś, oj, odpadłoby tutaj trochę ludzi, zanim by doszło. Jedna brama, druga brama, a tam armatki przygotowane. Zdobyć taki zamek kiedyś to nie lada wyzwanie. Nie wiem, zaraz pójdziemy do jakichś komnat. Gołębie sobie chlebek jedzą. Stare miasto. Chciałem powiedzieć Dubrownik. No bo wygląda identycznie. Tylko Rodos. Jesteśmy na Rodos. O, tu już chyba wyjdziemy na miasto. No. Ale pięknie. A w środku miasteczko. A co
nic, no można sobie pospacerować tutaj. Ale kurde, wybudować takie mury, nie? Całe to miasto kozackie. A tutaj dalsza część miasta, tylko już nowsza. Ale piękne widoczki. Piękne widoczki na Stare Miasto Rodos. Na Stare Miasto Rodos. Cały czas ten Dubrownik, chce mi się powiedzieć, bo najpierw takie identyczne wręcz Stare Miasto było w Dubrowniku, które zwiedzaliśmy podczas czerwca, tych wakacji. A teraz właśnie na Rodos jest praktycznie to samo. To samo. Hello! Hello! Let's get together! Thank you! Have a nice day! Thank you! O, pani chciała nas zaprosić na jedzenie, słyszałyście? Tak? Też was zapraszała, żebyście zjedli razem? Ale to od razu... Panie... No z Filipin albo Filipiny, Tajlandia, Bali ewentualnie. Od razu poznać. Nikt z Polski nie zaprosiłby nas na wspólny posiłek. Tak od razu w pierwszej sekundzie. O, ale to są fajne miejsca do pospacerowania. No wystają jakieś rurki. Rurki. Samoloty nad głowami latają. Fajnie jest tu pochodzić sobie po tym mieście Rodos, naprawdę. Pozwiedzać zakątki miasta, port, park, Stare Miasto, mnóstwo uliczek takich zamkniętych. No. Tak wygląda życie w mieście Rodos, na wyspie Rodos. O, trąbią. Zdarza się i tak. Nie, mówię tutaj, do filmu. Mnóstwo takich alejek, mnóstwo restauracyjek, mnóstwo sklepów. Dużo ludzi. 3 października 2021. Także... Ale przynajmniej dużo ludzi, ale i tak przynajmniej są jakieś wolne miejsca. W sezonie przypuszczam, że byłoby tutaj masakrycznie tłoczno. Wreszcie mała przerwa, nie? Trochę żeśmy się nałazili. Troszkę kilometrów żeśmy zrobili. No troszkę, nie wiem ile, nie sprawdzałem jeszcze. Zaraz sprawdzę ile zrobiliśmy. Tymczasem taka właśnie restauracyjka przy drodze. Troszkę, kurde, za głośno, ale damy radę. Ja wiem. Guacamole. I Memphistos, czy coś w tym stylu. Muszę wam powiedzieć, że porcje są ogromne. Naprawdę, tyle zostawiam, więcej nie dojem. Dorota zostawiła jeszcze więcej. Nawet dwoma chlebkami takimi małymi gdzieś się można najeść. No, Emi się najadła tylko dwoma chlebkami. Masakra, jesteśmy obżarci jak nie wiem co. Mimo, że to sałatki, porcje ogromne, smak taki nie był najlepszy, ale nie można powiedzieć, że były niedobre. A cena, bo pewnie by interesowała was cena takich sałatek, to jest około 12 i 11 euro, czyli takie mniej więcej ceny. Po między 10, najdroższa sałatka chyba była po 13, najtańsza 9 coś euro, więc średnio 10-11 euro za sałatkę. Chlebki, pamiętasz ile te chlebki? Nie, ale to była tylko przystawka. No właśnie, no, ale mi się najadła i tak, wystarczająco, nie? No, a były 3. No dobra, takie, bo tam było nasiane garnik bread, ale to było i z serem, i z jakimiś przyprawami.